Włodzimierz Ilicz Lenin. Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu. Szkic popularny. Napisane w styczeń-czerwiec 1916 roku, po raz pierwszy opublikowane w roku 1917. Audiobook na podstawie wersji elektronicznej polskiej sekcji Marx Internet Archive z lutego 2001 roku. Przedmowa. Proszę, którą przedstawiam uwadze czytelnika, napisałem wiosną roku 1916 w Zurychu. W tamtejszych warunkach pracy odczuwałem rzecz naturalna pewien brak literatury francuskiej i angielskiej i wielki brak literatury rosyjskiej. Jednakże główną pracę angielską o imperializmie, książką J.A. Hobsona, wykorzystałem z całą uwagą, na jaką praca ta według mego przekonania zasługuje. Broszurę pisałem mając na względzie carską cenzurę. Dlatego też nie tylko musiałem jak najsurowiej ograniczyć się do analizy wyłącznie teoretycznej, zwłaszcza ekonomicznej, ale i formułować niezbędne nieliczne uwagi dotyczące polityki z największą ostrożnością za pomocą aluzji tym ezopowym, przeklętym ezopowym językiem, do którego stosowania zaraz zmuszał wszystkich rewolucjonistów, kiedy brali do ręki pióro w celu napisania pracy legalnej. Ciężko jest teraz, w dni wolności, odczytywać te zniekształcone przez myśl o carskiej cenzurze, stławione, wciśnięte w żelazne kreszcze ustępy broszury. O tym, że imperializm to przedzień rewolucji socjalistycznej. O tym, że socjalszowinizm, socjalizm w słowach, szowinizm w praktyce, to całkowita zrada socjalizmu, całkowite przejście na stronę burżuazji, że ten rozłam w ruchu robotniczym znajduje się w związku z obiektywnymi warunkami imperializmu itp. O tym wszystkim musiałem mówić językiem niewolników. Zmuszony więc jestem odesłać czytelnika interesującego się tą kwestią do mającego się wkrótce okazać nowego wydania moich artykułów pisane za granicą w latach 1914-17. Szczególnie warto zwrócić uwagę na jeden ustęp ze strony 119-120, żeby wyjaśnić czytelnikowi w formie cenzuralnej, jak bezwstydnie kłamią w sprawie aneksji kapitaliści i socjalszowiniści, którzy przeszli na ich stronę. Socjalszowiniści, z którymi tak niekonsekwentnie walczy Kautsky, jak bezwstydnie osłaniają oni aneksję swoich kapitalistów, zmuszony byłem wziąć jako przykład Japonię. Uważny czytelnik z łatwością postawi zamiast Japonii Rosję, zamiast Korei Finlandię, Polskę, Kurlandię, Ukrainę, Chiwę, Bucharę, Estonię i inne ziemie zamieszkałe przez niewielko Rusów. Żywię nadzieję, że moja broszura dopomoże do zorientowania się w podstawowym zagadnieniu ekonomicznym, bez którego przestudiowania nic nie można zrozumieć w ocenie obecnej wojny i obecnej polityki, mianowicie w zagadnieniu ekonomicznej istoty imperializmu. Autor Piotr Ogród, 26 kwietnia roku 1917. Przedmowa do francuskiego i niemieckiego wydania. 1. Książka niniejsza napisana była, jak to wskazano w przedmowie do wydania rosyjskiego w roku 1916 z uwzględnieniem cenzury carskiej. Nie mam możliwości przerobienia teraz całego tekstu i byłoby to bodaj niecelowe, gdyż zasadniczym zadaniem książki było i jest wykazać na podstawie sumarycznych danych, bezspornej statystyki burżuazyjnej i świadectwa uczonych burżuazyjnych wszystkich krajów, jaki był całokształt obrazu światowej gospodarki kapitalistycznej w jej wzajemnych stosunkach międzynarodowych na początku wieku XX, przeddzień I światowej wojny imperialistycznej. Wynikąd będzie nawet nie bez pożytku dla wielu komunistów w przodujących krajach kapitalistycznych, kiedy przekonają się na przykładzie tej legalnej z punktu widzenia cenzury carskiej książki o możliwości i konieczności wyzyskania nawet tych słabych resztek legalności, które pozostają jeszcze komunistom we współczesnej, powiedzmy, Ameryce czy Francji po niedawnym, prawie całkowitym wyaresztowaniu komunistów dla wyjaśnienia całej kłamliwości socjalpacyfistycznych poglądów i nadziei na światową demokrację. Najniezbędniejsze zaś uzupełnienia do tej cenzurowanej książki postaram się dać w niniejszej przedmowie. 2. W książce udowodnione zostało, że wojna lat 1914-1918 była z obu stron wojną imperialistyczną, to jest zaborczą, grabieżczą, zbójecką. Wojną o podział świata, o rozbiór i podział na nowo kolonii, sfery wpływów, kapitału finansowego itd. Albowiem dowód tego, jaki jest prawdziwy społeczny albo raczej prawdziwy klasowy charakter wojny, tkwi, rozumie się, nie w dyplomatycznej historii wojny, lecz w analizie obiektywnego położenia klas panujących we wszystkich mocarstwach biorących udział w wojnie.
Dla zobrazowania tego obiektywnego położenia należy brać nie przykłady i nie poszczególne dane. Wobec olbrzymiego skomplikowania zjawisk życia społecznego zawsze można dobrać dowolną liczbę przykładów albo poszczególnych danych dla udowodnienia dowolnego twierdzenia, ale koniecznie całokształt danych o podstawach życia gospodarczego wszystkich mocarstw dwojących i całego świata. Właśnie takie sumaryczne dane, które nie mogą być obalone, przytoczyłem w obrazie podziału świata w latach 1876 i 1914. W rozdziale szóstym i podziału kolei całego świata w latach 1890 i 1913. W rozdziale siódmym. Koleje to podsumowanie najgłówniejszych gałęzi przemysłu kapitalistycznego, przemysłu węglowego i metalowego, podsumowanie i najbardziej poglądowe wskaźniki rozwoju handlu światowego i cywilizacji burżuazyjno-demokratycznej. Jak dalece związane są koleje z wielką produkcją, z monopolami, z syndykatami, kartelami, trustami, bankami, z oligarchią finansową, wykazane w poprzednich rozdziałach książki. Rozmieszczenie sieci kolejowej, nierównomierność jej rozmieszczenia, nierównomierność jej rozwoju to wyniki współczesnego monopolistycznego kapitalizmu w skali ogólnoświatowej. I wyniki te wskazują, że na takiej podstawie gospodarczej wojny imperialistyczne są absolutnie nieuniknione, dopóki istnieje własność prywatna środków produkcji. Budowa kolei wydaje się przedsięwzięciem prostym, naturalnym, demokratycznym, kulturalnym, cywilizatorskim. Taka jest ona w oczach burżuazyjnych profesorów, którym płaci się za upiększanie niewolnictwa kapitalistycznego. Taka jest w oczach drobnomieszczańskich filistrów. W rzeczywistości nici kapitalistyczne, tysiące sieci wiążące te przedsięwzięcia z prywatną własnością środków produkcji w ogóle, przeobraziły to budownictwo w narzędzie ucisku miliarda ludzi, kolonie plus półkolonie, czy przeszło połowy ludności kuli ziemskiej w krajach zależnych oraz najemnych niewolników kapitału w krajach tzw. cywilizowanych. Własność prywatna, oparta na pracy drobnego właściciela, wolna konkurencja, demokracja, wszystkie te hasła, którymi oszukują robotników i chłopów kapitaliści i ich prasa, pozostały daleko poza nami. Kapitalizm przerósł w światowy system ucisku kolonialnego i dławienia finansowego olbrzymiej większości ludności świata przez garstkę krajów tzw. przodujących. I podział tego tzw. łupu odbywa się pomiędzy dwoma, trzema najpotężniejszymi w świecie uzbrojonymi od stóp do głów drapieżnikami – Ameryka, Anglia, Japonia, którzy wciągają do swej wojny o podział swego łupu cały świat. Paragraf trzeci. Pokój brzeski. Pokój brzeski, grabieżczy pokój, narzucony w roku 1918, podpisany został 3 marca 1918 młodej, jeszcze nieokrzepłej Rosji radzieckiej przez imperialistyczne Niemcy i ich sojuszników Austro-Węgry, Turcję i Bułgarię. Został anulowany przez rząd radziecki po obaleniu w Niemczech rządów kajzerowskich w listopadzie roku 1918. Przypis redakcji. Pokój brzeski, podyktowany przez monarchistyczne Niemcy, a następnie o wiele bardziej bestialski i podły pokój wersalski, podyktowany przez Republiki Demokratyczne, Amerykę i Francję, a także przez wolną Anglię, wyświadczyły nader pożyteczną przysługę ludzkości, ponieważ zdemaskowały zarówno najemnych kulisów dziennikarskich imperializmu, jak i reakcyjnych mieszczan. Chociażby nawet nazywali siebie pacyfistami i socjalistami, którzy opiewali tzw. wilsonizm, dowiedzieli możliwości pokoju i reform w dobie imperializmu. Dziesiątki milionów trupów i kalek, które pozostawiła po sobie wojna, wojna o to, czy angielska, czy też niemiecka grupa rozbójników finansowych ma dostać więcej łupu, a następne te dwa tzw. traktaty pokojowe z niebywałą przedtem szybkością otwierają oczy milionom i dziesiątkom milionów ludzi zahukanych, zgłębionych, oszukanych, otumanionych przez burżuazję. Na gruncie wywołanej przez wojnę ruiny całego świata rośnie w ten sposób światowy kryzys rewolucyjny, który bez względu na to, jak długie i ciężkie perypetie będzie jeszcze przechodził, nie może zakończyć się inaczej niż rewolucją proletariacką i zwycięstwem. Manifest bazylejski II Międzynarodówki, który w roku 1912 dał ocenę tej właśnie wojny, która wybuchła w roku 1914, a nie wojny w ogóle, bowiem wojny bywają różne, bywają też wojny rewolucyjne. Manifest ten pozostał jako pomnik demaskujący cały haniebny krach, całe odszczepieństwo bohaterów II Międzynarodówki. Dlatego też przydrukowuję ten manifest w załączniku do wydania niniejszego. Zwracam uwagę czytelnika jeszcze i jeszcze raz na to, że bohaterowie II Międzynarodówki tak samo starannie omijają te miejsca manifestu, gdzie mówi się ściśle, jasno, otwarcie w związku tej właśnie nadchodzącej wojny z rewolucją proletariacką. Omijają tak samo starannie, jak złodziej omija miejsce, gdzie popełnił kradzież.
Paragraf czwarty. Szczególną uwagę poświęciliśmy w tej książce krytyce kruckizmu, międzynarodowego kierunku ideowego reprezentowanego we wszystkich krajach świata przez najwybitniejszych teoretyków, przywódców II międzynarodówki w Austrii, Otto Bauer i spółka w Anglii, Ramsay MacDonald i inni we Francji, Albert Thomas itp. Itd. I przez mnóstwo socjalistów, reformistów, pacyfistów, burżuazyjnych demokratów, plechów. Ten kierunek ideowy to z jednej strony produkt rozkładu gnicia II międzynarodówki, z drugiej zaś nieunikniony płód ideologii drobnych burżuła, których całokształt warunków życiowych trzyma w niewoli przesądów burżuazyjnych i demokratycznych. Kołackiego i jemu podobnych poglądy takie to całkowite wyparcie się tych właśnie rewolucyjnych podstaw marksizmu, których pisarz ten bronił w ciągu dziesiątków lat, specjalnie m.in. w walce z oportunizmem socjalistycznym Bernsteina, Milleranda, Hindmana, Gompersa i tym podobnych. Nie jest więc przypadkiem, że na całym świecie kauckiści zjednoczyli się teraz pod względem praktyczno-politycznym z krańcowymi oportunistami poprzez drugą albo żółtą międzynarodówkę i z rządami burżuazyjnymi, poprzez koalicyjne rządy burżuazyjne z udziałem socjalistów. Rosnący na całym świecie proletariacki ruch rewolucyjny w ogóle, komunistyczny w szczególności, nie może się obejść bez analizy i zdemaskowania teoretycznych błędów kauckizmu. I to tym bardziej, że pacyfizm i demokratyzm w ogóle, które ani trochę nie pretendują do marksizmu, ale zupełnie tak samo jak Kautsky i spółka, tuszują głębie sprzeczności imperializmu i nieochronność zrodzonego przezeń kryzysu rewolucyjnego, że te kierunki są jeszcze bardzo mocno rozpowszechnione na całym świecie. I walka z tymi kierunkami z obowiązkiem partii proletariatu, która musi wyrwać spod wpływu burżuazji otumanionych przez nią drobnych posiadaczy i milionowe rzesze ludu pracującego, znajdującego się w mniej lub bardziej drobnych mieszczańskich warunkach życiowych. Paragraf 5. Należy powiedzieć kilka słów o rozdziale 8. Pasożytnictwo i gnicie kapitalizmu. Jak to już zaznaczyliśmy w tekście książki Hilferding, byłem marksista, dzisiaj towarzysz broni Kautskiego i jeden z głównych przedstawicieli burżuazyjnej reformistycznej polityki w niezależnej socjaldemokratycznej partii Niemiec, zrobił w tej kwestii krok wstecz w porównaniu z otwartym pacyfistą i reformistą Anglikiem Hobsonem. Międzynarodowy rozłam w całym ruchu robotniczym ujawnił się teraz całkowicie. Druga, trzecia międzynarodówka. Ujawnił się także fakt zbrojnej walki i wojny domowej pomiędzy oba kierunkami. Popieranie Kołczaka i Denkina w Rosji przez mniejszewików i socjalistów rewolucjonistów przeciw bolszewikom, Scheidemannowcy i Noske i spółka w Niemczech razem z burżuazją przeciwko Spartakusowcom. To samo w Finlandii, Polsce, na Węgrzech itd. Na czym więc polega ekonomiczna podstawa tego historycznego zjawiska o znaczeniu światowym? Właśnie na pasożytnictwie i gniciu kapitalizmu, które są właściwie jego najwyższemu stadium historycznemu, czyli imperializmowi. Jak zostało dowiedzione w książce niniejszej, kapitalizm wyłonił teraz garstkę mniej niż 1/10 ludności kuli ziemskiej, przy najbardziej szczodrym i przesadzonym liczeniu mniej niż 1/5. Szczególnie bogatych i potężnych państw, które za pomocą prostego obcinania kuponów grabią cały świat. Wywóz kapitału daje 8-10 miliardów franków rocznego dochodu według cen przedwojennych i przedwojennej statystyki burżuazyjnej. Teraz oczywiście o wiele więcej. Rzecz zrozumiała, że z takich olbrzymich zysków nadzwyczajnych, ponieważ kapitaliści utrzymują je ponad zysk wyciskany z robotników własnego kraju, można przekupywać przywódców robotniczych i górną warstwę arystokracji robotniczej. Przekupują ją też kapitaliści krajów tzw. przodujących. Przekupują tysiącami sposobów bezpośrednich i pośrednich, jawnych i ukrytych. Ta warstwa zburżuazyjniałych robotników, czyli tzw. arystokracji robotniczej, zupełnie mieszczańskiej z trybu życia, z wysokości zarobków, z całego światopoglądu, to główna podpora drugiej międzynarodówki, a w naszych czasach główna społeczna, niemilitarna podpora burżuazji. A potem są to prawdziwi agenci burżuazji w ruchu robotniczym. Robotnicze pachołki klasy kapitalistów. Labor lieutenants of the capitalist class. Prawdziwe przewodniki reformizmu i szowinizmu. W wojnie domowej proletariatu z burżuazją stają oni siłą rzeczy w niemałej liczbie po stronie burżuazji, po stronie wersalczyków przeciwko komunardom. Oba
określenia w cudzysłowie. Bez zrozumienia ekonomicznych korzeni tego zjawiska, bez oceny jego znaczenia politycznego i społecznego, nie można zrobić ani kroku w dziedzinie rozwiązania praktycznych zadań ruchu komunistycznego i nadchodzącej rewolucji socjalnej. Imperializm to przedzień rewolucji proletariatu. Znalazło to od roku 1917 potwierdzenie w skali światowej. Lenin, 6 lipca 1920 roku.